Mój tata był zawodowym sportowcem. Boksował. Najpierw zaczął boksować w Krakowie, a potem przeniósł się do Włocławka. Potem był w ogóle trenerem boksu, był też trenerem kadry. Bodajże, no nie pamiętam dokładnie roku, ale w 50 którymś był mistrzem Polski. No i boksował w wadze ciężkiej. I oczywiście, że zabierał mnie na trening. Już jak ja się urodziłam, to już był trenerem, już nie boksował zawodowo, więc oczywiście, że spędzałam z nim całe moje dzieciństwo na sali. No i boksowałam się tam z opakami, krótko mówiąc. Chodziłam na wszystkie te mecze i towarzyskie, jak i również i takie zawodowe. I był taki moment, że zaczęło mi się to bardzo podobać, ale moja mama po prostu krótko mówiąc to ukróciła, ponieważ sobie nie wyobrażała córki, która stanie w ringu i będzie walczyć. A tata był na tak? Sam? A tata był na tak? To znaczy, ciężko powiedzieć, że był na tak, bo jak mi się to zaczęło podobać, to po prostu moja mama zainterweniowała i jakoś to się potem ukróciło. Potem się stało tak, że mój tata zmarł, więc już za bardzo nie miał już na to wpływu, że tak powiem. Ale gdzieś zawsze tamten boks mi w sercu został i czasem takie tam dobre walki, że tak powiem, to lubię sobie obejrzeć, ale nie jestem jakoś na bieżąco i nie śledzę wszystkiego, także. Można powiedzieć, że złapałaś sportowy facet dzięki temu, te pierwsze jakieś twoje wizyty w sali treningowej i tak dalej? Na pewno. Do dzisiaj pamiętam, jakkolwiek to zabrzmi, zapach tej sali, ponieważ jak tata wracał z treningów, jak wracaliśmy, to po prostu ten zapach unosił się w całym domu. I dzisiaj się, po dzień dzisiejszy się śmiałam, jak poszłam z moim synem na pierwszy trening karate do klubu i właśnie klub jest w piwnicy. I weszłam do tej piwnicy, poczułam ten sam zapach i powiedziałam, mówię, tutaj będzie dobrze, mówię, tu porządnie trenują, ja mówię, tutaj, mówię, tu cię nauczą, mówię, tego karate, mówię, nie ma problemu, nie? Także to są takie rzeczy, które bardzo pamiętam. Pamiętam też, jak jeździłam z tatą latem i z moją mamą na obozy. Moja mama też była sportowcem, ale nie robiła tego zawodowo. Wiadomo, jak tam na studiach, w szkole, tam grała w siatkówkę, grała w kosza. I jeździłam właśnie z mamą, z tatą na obozy, to pamiętam też, jak był pan Piechniczek na obozie, miał takiego dużego psa, Nowofunlanda, i pamiętam, że tak latałam za tym psem, że po prostu chyba życia nie miał, w ogóle nie sądzę, żeby on tego pamiętał, żeby on to pamiętał, ale tak, ja wszędzie właśnie z psami, z chłopakami, z tymi wszystkimi zawodnikami mojego taty, także od dziecka gdzieś to się tam we mnie zaszczepiło po dzień dzisiejszy. Te umiejętności bokserskie przydały się później w życiu? Jakaś wujeczka się tu trafiła? Nie, nigdy mi się nie przydały. Ale nie wiem, co by było. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Znaczy, no wiadomo, tata mnie uczył i gardę umiem trzymać i takie tam, ale no mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała się jakkolwiek wykazać. Ale nie przydały mi się nigdy. Zresztą jestem taką osobą, że trenowałam takie sporty jak kosz, trenowałam piłkę ręczną i jakoś nie miałam w genach, żeby jednak w sporty typowo kontaktowe iść, więc myślę, że może dobrze, że moja mama ten boks jakoś tam zatrzymała, bo nie wiem, czy potem bym czasem w łeb nie dostała, czy bym komuś potrafiła, że tak powiem, przydzwonić, więc nie wiem, bo jakoś sporty kontaktowe to nie jest moja bajka. Okej, to jak z boksu trafiło się do piłkarstwa, do wody? Słuchaj, to jest taka długa historia to wszystko. Nie wiem, bo to było tak. Potem po boksie ja zaczęłam trenować tenisa ziemnego. Trenowałam 3 lata. Potem trafiłam do szkoły, w której została zrobiona klasa sportowa z myślą głównie, że tak powiem, o mnie. Mieliśmy po prostu takiego dobrego wychowawcę i nauczyciela WF-u, który stwierdził, że gdzieś ten mój wzrost musi spożytkować, więc stworzył klasę sportową. I tam zajmowałam się, że tak powiem, wszystkim. Od lekkiej atletyki, ale oczywiście jakieś rzutowe rzeczy, przecież nie bieganie, umówmy się. Więc rzucałam dosłownie czym popadnie i gdzie popadnie. Więc i oszczep, i pamiętam piłka palantowa, przecież jeszcze kiedyś były zawody piłki palantowej. No to jak wziąłem, rzuciłam i przerzuciłam całe boisko, no to jak miałam nie iść na zawody, nie? Więc tak, i potem jeździłam na wszystkie zawody i tak trafiłam na zawody ergonometrów. No i oczywiście dałam z siebie wszystko, byłam druga chyba na tych zawodach i tam już właśnie była ta szkoła, ten klub wioślarski i
podszedł do mnie trener i zapytał się, czy mnie chciał przyjść na treningi, no więc się zgodziłam, no bo gdzie mnie na jakiekolwiek treningi mnie zapraszali, tam zawsze wszędzie szłam. No więc się zgodziłam na te treningi, nie mając bladego pojęcia w ogóle, o co chodzi w tym wszystkim. I trenowałam chyba około roku. I takim no, zwieńczeniem tego treningu było to, że zdobyłam brązowy medal mistrzostw Polski w czwórce ze sternikiem. Także dumna jestem z tego. Tak. Tak. To świadczy o tym, że byłaś bardzo utalentowana? Ja nie wiem po prostu, co to, o czym to świadczy. O tym świadczy, że miałam po prostu bardzo dobrą czwórkę i sternika jeszcze do tego. Naprawdę, no, byłyśmy, tak pamiętam to dzisiaj te zawody, o Jezus, tam niewiele brakowało, żebyśmy srebro zdobyły, takie były waleczne. Fajne, to fajne czasy, to się miło wszystko wspomina. Wszystkie te medale, te wszystkie rzeczy, no mimo tego, że chciałabym pokazać, to wiadomo, mam gdzieś w kartonach pochowane w domu, bo nie sądziłam, że ktoś to wyciągnie na światło dzienne. Także tak, to się miło wspomina i tam mieliśmy też fajną paczkę ludzi. I do dzisiaj tam wioślarstwo we Włocławku jakoś tam chyba hula. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale miło się to wspomina. Czy jak dzisiaj byś wsiadła do szkolki ze sternikiem albo miała rzucić oszczepem, to pamiętamy, jak to się robi? Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze tak, nie chcieli mnie, w ogóle jak trenowałam, chcieli mnie przesadzić na jedynkę. Skończyło się na tym, jak wpadłam do Wisły, wsiadając na nią, więc nawet nie zdążyłam na nie popłynąć, bo to tak się wydaje, ale to nie jest takie proste zadanie. Nie wiem, sama na pewno bym nie wsiadła i nie popłynęła, ale może z Markiem Kolubowiczem to już było wyraźnie, więc jak coś, to ja nie mam problemu, ja mogę wsiąść, popłynąć, spróbować. Myślę, że sprawiłoby mi to mega frajdę i no i fajnie było, bo dawno tego nie robiłam. Fajnie, no. Nie jest zły pomysł. Musicie to zorganizować. Halo, halo, to Ptasie Radio.